Czołem, moi drodzy. Dzisiaj nie mam żadnego swetra z boksującym misiem, bo nikogo boksować nie będę, bo w sumie nikomu się nie oberwało. No ale też mam nadzieję, że to wy nie będziecie mnie boksować, a szczególnie, że nie będą mnie boksować fani Androida, dlatego, że dzisiaj troszeczkę się Androidowi oberwie. I żeby nie było, nie jestem żadnym przeciwnikiem ani hejterem Androida, ani nie jestem też zwolennikiem iOS-a. Sam jak widzicie, mam smartfon z Androidem. Jestem z niego bardzo zadowolony, natomiast są rzeczy, które sprawiają, że nie powinienem być do końca zadowolony, ale po prostu przymykam na nie oko i staram się o nich zapomnieć. I dzisiaj powiem właśnie o takich kilku rzeczach, które niestety na Androidzie mimo upływających lat dalej nie działają do końca dobrze i to są rzeczy, które producenci nakładek na Androida powinni adresować w najbliższym czasie. Także jeśli jesteście ciekawi, co tam wymyślałem, to zapraszam. No i pierwsza rzecz to jest oczywiście taka, że po prostu kupujecie nowy smartfon, mijają 2-3 miesiące i on po prostu nagle zwalnia. To nie jest kwestia modelu, bo możecie kupić flagowy smartfon, a okaże się po tych 3 miesiącach, że poinstalujecie wszystkie aplikacje, które powiedzmy gdzieś tam nawet w tle działają albo nie działają, to okaże się, że niestety ten smartfon działa coraz wolniej. Tutaj właśnie nawiązanie do iOS-a. Z iOS-a korzystałem jakieś 2 lata. Oczywiście wcześniej też miałem z nim styczność, natomiast z iOS-em miałem styczność przez około 2 lat. I tam mimo tego, że smartfon ma dużo mniej pamięci RAM, to nigdy nie miałem takiego problemu, że smartfon nagle działał wolniej. Co najwyżej bateria po jakimś czasie się zużywała, co jest normalne w zasadzie przy urządzeniach i elektronice. Fakt faktem, przy iPhone'ach też była przecież taka aferka, że kolejne aktualizacje iOS-a powodowały to, że ta bateria działała gorzej, ale osobiście nie zauważyłem tego podczas przesiadki na nowy system, także to jest ta pierwsza kwestia. I kolejna sprawa to właśnie aktualizacje. Co, kupiliście smartfon z Androidem 10, ale nie macie pewności, że dostaniecie Androida 11, prawda? No niestety tak jest i to może być też tak, że nie wiem, powiedzmy jest sobie Xiaomi, który wydaje tych telefonów mnóstwo w ciągu roku. No jeden telefon otrzyma Androida 9, drugi otrzyma 10 i ten co otrzymał 9 jeszcze nie dostał 10, a ten co otrzymał 10 nawet dostanie 11. Tego nie wiemy, oczywiście nie piję tutaj do żadnych konkretnych modeli, nawet nie piję tak konkretnie do Xiaomi. Po prostu to jest pierwszy producent, który przyszedł mi do głowy w kontekście Androida i w kontekście wielu smartfonów opartych na Androidzie. No i właśnie, aktualizacje. Jeśli dokonujecie aktualizacji systemu, to oczywiście to jest zalecane, bo to są również poprawki bezpieczeństwa. Natomiast jest niestety też szansa taka, że ten telefon Wam też również zamuli z czasem i będziecie mieć problem z tym, żeby powiedzmy tę aktualizację cofnąć. To się na szczęście zdarza coraz rzadziej, ale jednak się zdarza, więc po prostu muszą o tym wspomnieć. Kolejna sprawa jest taka, że smartfon jest smartfonowi nierówny. W przypadku iPhone'ów sprawa wygląda tak, że Apple nawet nie podaje, ile iPhone'y mają RAM, bo to w kontekście iOS'a nie ma większego znaczenia. Ten iOS będzie działał tak samo dobrze na starszych modelach, na których ten system się pojawia. Czyli powiedzmy jak w tym roku iOS 14 pojawił się również na iPhone'ach 7 i on będzie działał na iPhone'ach 7 na iPhone'ie 7 tak samo dobrze jak na najnowszym iPhone'ie. Natomiast w przypadku Androida jest tak, że możecie kupić telefon, który ma 12 GB RAM-u i on wcale nie musi działać zauważalnie lepiej niż smartfon z 6 GB pamięci RAM. Dużo tu właśnie chodzi o to, jak ta nakładka producenta została zoptymalizowana, jak same podzespoły ze sobą współpracują, i oczywiście z jakich aplikacji korzystacie i tak dalej, i tak dalej. I tutaj dobrym przykładem jest też ostatni Galaxy Note 10 od Samsunga, który w Europie dostał procesor Exynos i ten procesor nawet pomimo jakichś horrendalnych ilości pamięci RAM w telefonie, on potrafił naprawdę ostro zamulić. A mówimy o flagowym telefonie za parę tysięcy złotych, więc przykre. Kolejna sprawa. Aplikacje społecznościowe i wykorzystywanie aparatu. Jestem osobą, która wrzuca dużo zdjęć, to znaczy nie na swoje profile, po prostu wysyłam znajomym dużo zdjęć albo filmików. I niestety problem jest taki, że jeżeli odpalam Instagrama i chcę nagrać filmik
bezpośrednio z apki aparatu, to ten filmik na pewno będzie się ciął. I to niezależnie od tego, czy macie Samsunga Galaxy S10 czy Huawei P30 Pro, on się będzie ciął. Więc jedynym rozwiązaniem jest nagranie go po prostu z apki aparatu i wrzucenie w takiej formie na przykład na stories. Tylko wtedy zaburzone są chociażby proporcje ekranu, no i całość trwa też dłużej, jest po prostu niewygodne. Fotki na Snapchacie z kolei są bardzo rozmyte. To oczywiście wynika też z tego, jak aplikacja robi te zdjęcia. No, natomiast no, konkurencji, no, mówmy się, że to wygląda po prostu lepiej. Także jeśli jesteście fanami social media i wrzucania głupich zdjęć do sieci, no to pewnie wiecie, o czym mówię. Kolejna sprawa to wsparcie producentów aplikacji na Androida. Sprawa wygląda tak, że powiedzmy, nie wiem, kupujecie nawet jakąś aplikację, wszystko działa sprawnie, ale nagle pojawia się aktualizacja, która na przykład w moim przypadku sprawiała, że nie mogłem wyrenderować zmontowanego filmu na smartfonie. I co musiałem zrobić? No musiałem po prostu pobrać plik APK z neta ze starszą wersją i korzystać z darmowej wersji, bo jak logowałem się na swoje konto premium, no to po prostu no, żądał aktualizacji. Albo Messenger. Kiedyś nie mogłem na przykład nagle wysyłać gifów z dnia na dzień, więc musiałem też cofać się do starszej wersji aplikacji. No i to oczywiście zależy od producenta, no bo taki Facebook zaktualizuje Messengera być może na przestrzeni godzin, dni, ale jeżeli mówimy o jakiejś mniejszej aplikacji i powiędzmy pracuje nad nią dwóch deweloperów, no to ten proces poprawiania może być znacznie dłuższy. I chyba ostatnia rzecz, która też jest problematyczna, szczególnie dla osób, które nie są zaawansowanymi użytkownikami. I tu mówię konkretnie o tym, że w Google Play panuje straszliwy ściek. Tam jest tyle aplikacji, tyle podrób aplikacji, że nawet jeśli, nie wiem, powiedzmy, nie zwróciliście uwagi na nazwę, to jesteście w stanie się wkopać w coś, co strasznie zamuli Wam po prostu smartfona, że nie będzie się dało z niej korzystać, albo bateria zacznie spadać w tak szybkim tempie, że nawet się nie pozbieracie. I wtedy zostanie Wam po prostu reset telefonu, bo wiecie, jak to jest. No, jak się instaluje dużo aplikacji, no to z czasem zapominamy tak naprawdę, po której aplikacji zaczęły dziać się dziwne rzeczy. No niestety w Google Play brakuje kontroli, ten system jest otwarty, więc to jest minus tego zabiegu. No ale umówmy się, że no, czasem robi się niebezpiecznie. Żeby jednak nie było, ja Androida bardzo lubię jego otwartość, bardzo lubię to, że pojawiają się na nim aplikacje, które no, z różnych względów na iOSie się nie pojawią. No chociażby bardzo lubię aplikacji do tworzenia tapet w takim, wiecie, niekonwencjonalnym stylu, albo to, że na przykład mój smartfon mogę połączyć z drugim smartfonem i wtedy ten jeden smartfon daje mi podgląd na aparatu i tym drugim smartfonem mogę sobie zdalnie robić zdjęcia grupowe na przykład, tak? I to jest fajne, że takie pomysły właśnie trafiają na Androida. Rozwiązań i fajnych rzeczy jest oczywiście dużo więcej. Tak jak mówię, ja nie chcę hejtować tego systemu, natomiast no, nie możemy też nie zauważyć pewnych wad, które w Androidzie się pojawiają. Mam nadzieję, że strasznie mnie za to wideo nie zjedziecie. Dajcie znać w komentarzach, co Wam przeszkadza w Androidzie. Może zwrócicie uwagę na coś, co mi osobiście nie przeszkadza i może wywiąże się z tego ciekawa dyskusja. Ja się będę żegnał. Trzymajcie się w zdrowiu. Hej!